Szczęść Boże, Maja Kochlik. Zapraszam na informacje dnia. Prezydent Ukrainy ponawia swoje żądanie, by zachodnie sankcje były współmierne do skali rosyjskich zbrodni. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z CNN uznał, że w Buczy doszło do ludobójstwa. O potrzebie pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności mówi prezydent USA Joe Biden, który na listę sankcji wciągnął m.in. dorosłe córki Putina. Wołodymyr Zełenski mówi, że brak bolesnego pakietu sankcji i realnych dostaw broni na Ukrainę Rosja uzna za przyzwolenie na to, by pójść dalej. Ukraiński przywódca obawia się nowej krwawej ofensywy agresora w Donbasie. Mówi też o liderach Zachodu, wśród których, jak ocenia, niektórzy wciąż nie mogą się zdecydować, jak ograniczyć dopływ do Rosji petrodolarów z ropy naftowej. Pytanie tylko w tym, skilki jeszcze. Pytanie tylko, ilu jeszcze Ukraińców rosyjskie wojsko będzie miało czas zabić, żebyście wy, politycy, zdobyli się na determinację. Prezydent Ukrainy zapowiada, że będzie nalegał na całkowitą blokadę rosyjskiego systemu bankowego. Dodaje, że dotychczasowe sankcje nie są współmierne do skali rosyjskich zbrodni i tego, co wydarzyło się w Buczy. Oto czy na Ukrainie mamy do czynienia z ludobójstwem, pytany był w CNN prezydent Andrzej Duda. Trudno się temu oprzeć. To zbrodnia, która wypełnia kryteria ludobójstwa, zwłaszcza jeśli spojrzy się na kontekst różnych rozmów, które są prowadzone. Polski prezydent ocenił, że rosyjskie kłamstwa o, tu cytat, denazyfikacji Ukrainy są tylko pretekstem do popełniania masakr. Andrzej Duda uznał, że celem inwazji jest w jakimś stopniu likwidacja ukraińskiego narodu. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczy, że goni nas czas, a po Buczy mogą dotrzeć do nas dramatyczne obrazy z innych miejsc. Zareagujmy przed kolejną wielką zbrodnią, żeby ona nie nastąpiła. Premier Morawiecki wskazał, że sankcje podejmowane przez Unię Europejską nie mogą zatrzymać się na embargu na rosyjski węgiel i zamknięciu portów dla rosyjskich statków. Uznał, że potrzebna jest konfiskata rosyjskiego majątku zdeponowanego w bankach zachodniej Europy. To pieniądze naznaczone krwią i w ocenie szefa rządu muszą być wydane na odbudowę Ukrainy i pomoc uchodźcom. Premier żąda też, by po Polsce kolejne europejskie kraje przedstawiły swój plan derusyfikacji gospodarki. Do końca roku odejść od ropy i gazu i miesiąc po miesiącu, kwartał po kwartale zmniejszać zależność od rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy. Presję na Kreml zwiększają Amerykanie. Przygotowany przez nich nowy pakiet sankcji obejmuje restrykcje przeciwko największemu rosyjskiemu bankowi, Sberbankowi, a także zakaz nowych inwestycji w Rosji. Do listy sankcji dopisane zostały m.in. dorosłe córki Władimira Putina, a także Dmitrij Miedwiediew, były premier i prezydent Rosji. Przewiduje się, że kroki, które już podjęliśmy, zmniejszą rosyjski produkt krajowy brutto o 2 cyfry tylko w tym roku. Według prezydenta USA sankcje zniweczyły 15 lat wzrostu gospodarczego Rosji i stłamszą go na wiele lat. Nawiązując do wydarzeń z Buczy, Joe Biden mówi o potrzebie rozliczenia agresora. To, do czego dochodzi na Ukrainie, to wielkie zbrodnie wojenne. Odpowiedzialne narody muszą się zjednoczyć i pociągnąć do odpowiedzialności tych sprawców. Amerykanie poinformowali, że wciąż przekazują na Ukrainę nowoczesną broń i amunicję. Pentagon ocenił, że obrońcy kraju odmówili już Putinowi osiągnięcia wielu strategicznych celów, co w konsekwencji może prowadzić ich do wygranej wojny. Po tym, jak premier Mateusz Morawiecki powiedział do prezydenta Francji, że nie debatuje się ze zbrodniarzami, jego słowa poparł przywódca Słowenii. Na potrzebę stawiania Putinowi warunków zwraca uwagę prezydent Andrzej Duda. Emmanuel Macron od początku wojny na Ukrainie pozostaje w stałym kontakcie z Władimirem Putinem, człowiekiem, który stoi za piekłem, przez jakie dziś przechodzi ukraiński naród. Gdy prezydent USA Joe Biden nazwał Putina rzeźnikiem, prezydent Francji zaapelował o umiar w słowach. Twierdził, że sam takich słów by nie użył, a na jaw wychodziły już przecież zbrodnie rosyjskiej armii na cywilach. Mariupol był symbolem frustracji agresora wyładowanej na niewinnych. Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce? Ze zbrodniarzami się nie debatuje, nie negocjuje. Zbrodniarzy trzeba zwalczać. Te słowa premiera Mateusza Morawieckiego padły zaraz po tym, jak cały świat zachodni oglądał dramatyczne zdjęcia z Buczy. Zdjęcia potwierdzające okrucieństwo armii agresora. Na antenie stacji CNN o wypowiedź szefa polskiego rządu pytany był prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że Rosja już w 2008 roku napadła na Gruzję, w 2014 roku na Ukrainę. I właśnie doświadczenia ostatnich lat pokazują, według polskiego prezydenta, że dialog z Putinem
Putinem nie ma sensu. Władimirowi Putinowi trzeba postawić twarde warunki, powiedzieć mu, że jeśli ich nie spełni, to nie mamy o czym rozmawiać. Prowadzenie takiego dialogu, z którego nic nie wynika, jest tylko grą na czas. A według premiera Słowenii jest grą Putina, grą, na której zyskuje. Przywódca, który towarzyszył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i wicepremierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu w Kijowie, podkreślił, że ci wszyscy zachodni liderzy, którzy zadzwonili do Putina, najpierw powinni zażądać zawieszenia broni. Wydaje mi się, że przez takie rozmowy nasi koledzy wyłącznie pomagają Putinowi, który może dzięki temu nadal uważać się za szanowanego lidera, oczywiście robiąc to dla rosyjskich odbiorców, odizolowanych od świata zewnętrznego. Premier Słowenii podkreślił, że zgadza się z Mateuszem Morawieckim, dodał, że rozdźwięk w komunikatach prasowych, jaki pojawia się we Francji i Rosji, pokazuje, że Putin wykorzystuje zachodnich liderów, by ukryć realną sytuację przed własnymi obywatelami. Uznał też, że Zachód powinien postawić twardy postulat żadnych rozmów, zanim nie będzie spełnienia warunków. Prezydent Andrzej Duda udaje się dziś z wizytą do Wielkiej Brytanii. Spotka się z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem, z którym omówi sytuację na Ukrainie. Wizyta w Londynie jest kontynuacją ubiegłotygodniowej rozmowy telefonicznej obu przywódców. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przywita prezydenta Andrzeja Dudę o godzinie 13:30 czasu lokalnego przed siedzibą szefa brytyjskiego rządu na Downing Street. Politycy będą rozmawiali w cztery oczy. Zaplanowano również rozmowy plenarne delegacji. Wiodącym tematem będzie wojna w Ukrainie, wskazuje szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Temat dotyczący wsparcia Ukrainy, ale też współpracy wojskowej Polski i Wielkiej Brytanii. Panu prezydentowi towarzyszy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Paweł Soloch. I to już wskazuje taki kierunek rozmów także z odpowiednikami pana ministra Solocha. Na początku tygodnia wizytę w naszym kraju złożyła brytyjska minister spraw zagranicznych, która podziękowała Polsce za wsparcie udzielane uchodźcom z Ukrainy. Dziś w Londynie politycy będą dyskutować o ewentualnej budowie fregat w ramach programu Miecznik czy o systemie obrony przeciwlotniczej NAREW. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch zwraca uwagę, że Wielka Brytania zaraz po Stanach Zjednoczonych jest wiodącym krajem w zakresie bezpośredniej pomocy dla Ukrainy. Zajmuje też zdecydowane stanowisko wobec Rosji. I to jest to, co nas zbliża, zapewnił minister Soloch. Rząd przygotowuje pakiet rozwiązań w edukacji wobec napływu ukraińskich dzieci. Ma to pozwolić na normalne funkcjonowanie polskich szkół od 1 września. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To przepisy mające głównie charakter techniczny. Część z nich jest odpowiedzią na postulaty samorządów. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, który koordynuje w rządzie pomoc dla uchodźców, mówi, że wciąż toczą się rozmowy na temat, jak dalej wspierać potrzebujących obywateli Ukrainy. Rząd przygotowuje m.in. nowe rozwiązania w oświacie. Myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni wypracujemy zmianę przepisów, które pozwolą, aby od 1 września normalnie funkcjonowały szkoły w sytuacji napływu kolejnych dzieci do naszego systemu oświaty. O kwestiach edukacyjnych rozmawiał z samorządami minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wiceminister Paweł Szefernaker przypomniał, że ukraińskie dzieci to połowa spośród 700 tysięcy obywateli Ukrainy, którzy otrzymali w Polsce numer PESEL. Przynajmniej 350 tysięcy dzieci na dzień dzisiejszy otrzymał PESEL. To pokazuje, jaka skala będzie od 1 września, jeżeli te osoby zostaną w Polsce. Pakiet rozwiązań w polskim szkolnictwie może być procedowany na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Komisja Europejska nie zgodziła się na dopłaty do nawozów, przekazał wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zapowiedział kolejny wniosek w tej sprawie. Na dopłaty do nawozów potrzeba dziś według szacunków rządu blisko 4 miliardów złotych. Polska wnioskowała, by zgodę na przekazanie tych środków rolnikom wydała Komisja Europejska. Bruksela długo zwlekała, a ostatecznie odrzuciła propozycję z Warszawy. W jej ocenie takie wsparcie powinno odbywać się w ramach innego mechanizmu pomocowego. Pojawia się problem, bo pula pieniędzy, jaką może w jego ramach wydać rząd, kończy się na 520 milionach. Pula ta jest pomniejszona o dopłaty do materiału siewnego czy pomoc klęskową.
dodatkową, co faktycznie oznacza, że odpowiedź z Brukseli pozwala przekazać na dopłaty do nawozów zaledwie kilkadziesiąt milionów złotych. Wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiada, że rząd będzie chciał wysłać do Komisji Europejskiej nowy wniosek. Nadzieję wiąże z komunikatem z 24 marca. Komisja określiła w nim warunki pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji na Ukrainę. Komunikat zwraca uwagę m.in. na wzrost cen surowców, a to właśnie wysoka cena gazu przekłada się na rosnące ceny nawozów. W dokumencie określony został górny limit pomocy na gospodarstwo. Wynosi on 35 tysięcy euro. Plany resortu rolnictwa przewidywałyby dopłaty do nawozów objęły wszystkich rolników posiadających gospodarstwa poniżej 50 hektarów. Żywność trzeba kupować świadomie, a najlepszym wyborem jest produkt polski, mówi wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Do jego apelu przyłącza się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz polscy producenci. Znasz pochodzenie produktów, kupujesz świadomie. Podczas zakupów żywności zwróćmy uwagę na pochodzenie produktów, zwłaszcza w okresie przed świętami Wielkiej Nocy, mówi wicepremier Henryk Kowalczyk. Okres przedświąteczny wzmożonych zakupów żywnościowych jest bardzo dobrą okazją, żeby powiedzieć, co kupujemy, świadomie kupować, a oczywiście świadomie, to znaczy najlepsze produkty, a najlepsze to oczywiście polskie. Produkty opatrzone znakiem produkt polski są zdrowe i sprawdzone, co wynika z wysokich kryteriów, jakie rolnicy muszą spełnić w procesie produkcji. Gwarantuje to wysoka jakość produkcji oraz przestrzeganie procedur bezpieczeństwa żywności. Kupowanie żywności opatrzonej logiem produktu polskiego to wspieranie polskich rodzinnych gospodarstw, zwraca uwagę wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski. Ponad 75% każdej złotówki wydanej na właśnie produkt polski pozostaje w polskim obiegu gospodarczym. Jest to szczególnie ważne dziś, gdy rolnictwo mierzy się z wieloma problemami, m.in. trudnościami w zbycie. W czwartym kwartale tego roku portfele seniorów zasili 14. emerytura, wyniesie 1388 zł i 44 grosze brutto, zapowiedziała w Polskim Punkcie Widzenia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Trwają wypłaty 13. emerytury. Do emerytów i rencistów trafia jednorazowe świadczenie w wysokości 1217 zł. Blisko 3 miliony emerytów i rencistów już otrzymało 13. emeryturę, a w sumie otrzyma emeryturę 13. 9 milionów 700 tysięcy emerytów i rencistów. Ostatnie wypłaty 13. będą miały miejsce na początku maja. Rząd nie planuje dodatkowej waloryzacji świadczeń emerytalnych. W tym roku była waloryzacja wyższa niż wskaźnik przedstawiany przez Główny Urząd Statystyczny. Była ona 7%. W zamian za to w czwartym kwartale roku do seniorów trafi kolejne wsparcie w postaci 14. emerytury. Wysokość tego świadczenia będzie uzależniona od kryterium dochodowego. W zeszłym roku było to 2900 zł i zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę. To oznacza, że te osoby, które przekroczą tą kwotę 2900 zł swojego dochodu, nie mają bezpośrednio braku wypłaty 14. emerytury, tylko ta 14. emerytura jest pomniejszana właśnie o tą nadwyżkę ponad 2900 zł. 14. w tym roku wyniesie 1388 zł brutto. Tą informacją kończymy to wydanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.